Patronem dzisiejszego odcinka jest horror Redwood, który trafi do kin już 8 grudnia. Jako że film kręcony był w Polsce, dziś porozmawiamy o polskich motywach w kinie grozy. Numer 10. Nawiedzona Polska. Nawiedzona Polska, wiele mówiący tytuł, prawda? Z 2011 to wspólny efekt wysiłków strony hiszpańskiej, polskiej i amerykańskiej. Nagrany w stylu found footage opowiada o parze polsko-hiszpańskiej mieszkającej w USA, która decyduje się odwiedzić rodzinę dziewczyny w Polsce. Tam dochodzi do dziwnych zjawisk, które mocno niepokoją dziewczynę. Jej chłopak ma natomiast do tego stosunek mocno drwiący. Film zebrał raczej negatywne recenzje, a najczęściej powtarzanym zarzutem była sugestia zupełnego skopiowania fabuły filmu Paranormal Activity. Warto jednak docenić starania twórców, którzy ponoć zrealizowali ten film za około $1000. Numer 9. Horrory, a Polska Szkoła Plakatu. Jak wiemy, Polska Szkoła Plakatu znana jest na całym świecie. To określenie ukute w latach 60. na twórców plakatów o tematyce społecznej, politycznej, ale i kulturalnej. W latach 70. sławy zyskał m.in. Andrzej Pongowski, autor plakatów do niezliczonej ilości filmów. Jeśli kojarzymy plakaty z dawniejszych lat, to wiemy, że nie są one jedynie oryginalną grafiką od dystrybutora z przetłumaczonym tytułem, a małym dziełem sztuki. Tak na przykład możemy podziwiać osobliwy plakat do Obcego, 8 pasażera Nostromo, Lśnienia czy Dziecka Rosemary. Polecam też waszej uwadze plakaty do filmu Duch, Poltergeist, który jest bardzo oszczędny, czy do kultowej Martwicy Mózgu. Numer 8. Polscy kompozytorzy i wielcy reżyserzy. Czy wiecie, że w kultowym horrorze Stanleya Kubricka, Lśnienie, wykorzystano 6 utworów 87-letniego już Krzysztofa Pendereckiego? Penderecki bez wahania przystał na propozycję Kubricka, by wykorzystać jego muzykę, ale ostatecznie nie był zadowolony z efektu końcowego. Jak sam powiedział w jednym z wywiadów, utwory takie jak Polimorfia i Przebudzenie Jakuba zostały pocięte i połączone razem w niespójny sposób. Również bez wahania na propozycję współpracy ze strony Francisa Forda Coppoli przystał Wojciech Kilar, który skomponował muzykę do Drakuli. Swoją decyzję uargumentował tym, że Coppola to jego ulubiony reżyser. Wielki kompozytor zacytował też Ojca Chrzestnego, dzieło Coppoli. To była oferta, której nie mogłem odmówić. Numer 7. Wróbel. Film Wróbel, angielski tytuł Sparrow z 2010 roku, to niezależny polsko-brytyjski horror typu slasher. Opowiada o parce przyjaciół, którzy zdecydowali się na kemping w lesie, mimo wcześniejszych sygnałów, że może dochodzić tam do brutalnych morderstw. Oczywiście, gdy orientują się, że coś jest nie tak, jest już za późno. Główni realizatorzy i odtwórcy to w większości Brytyjczycy, natomiast producentem był Polak, Wojciech Stuchlik. Film kręcono w Polsce w okolicach Lędzin. Ciekawostką może być fakt, że początkowo rolę seryjnego zabójcy Wróbla miał zagrać Brytyjczyk, który jednak nie mógł uczestniczyć w zdjęciach w naszej ojczyźnie i tak oto angaż przypadł Marianowi Foldze, artyście z Jaworzna. Numer 6. Redwood. Wcześniej wspomniany film Toma Pattona, Redwood, wejdzie do kin w grudniu tego roku. Został w całości zrealizowany w Polsce. Materiał nakręcono w okolicach Jeleniej Góry, Karpnikach, zapomnianym Parku Maciejowej i Górach Sowich. W filmie wystąpi znany z serialu Buffy Postrach Wampirów Nicholas Brendon. Jak mówił Michał Sterzyński, producent filmu, po scoutingu, czyli poszukiwaniu lokacji do filmu, okazało się, że właśnie w tym regionie jest duże zagęszczenie pasujących do scenariusza obiektów, co zaważyło na decyzji o miejscu zdjęć. Dodatkowo nie są to miejsca oblegane przez turystów, więc ekipa filmowa mogła w spokoju kręcić kolejne sceny. Zarówno aktorom, jak i realizatorom przypadła do gustu pierwotna, niezniszczona przyroda. Numer 5. Pora Mroku. Pora Mroku to polski horror z 2008. Jak głosi Wikipedia, jest on zaliczany do gatunku torture porn, czyli innymi słowy goru, którego najbardziej znanymi reprezentantami z zagranicy są Piła czy Hostel. Mimo głośnej akcji promocyjnej głoszącej, że to pierwszy polski horror od lat, film nie został zbyt ciepło przyjęty. W skrócie, bo fabuła jest odrobinę bardziej skomplikowana, opowiada o grupce przyjaciół, skąd my to znamy, która podczas burzy w czasie spływu kajakowego szuka schronienia w opuszczonej hali fabrycznej. Reszty proszę się domyślić. Film był kręcony w Warszawie, Kotlinie Kłodzkiej, Ostrowcu Świętokrzyskim i Buenos Aires. Numer 4. Kronika opętania. A teraz o polskim motywie w zagranicznym horrorze. W Kronice opętania mała dziewczynka wchodzi w posiadanie tajemniczej skrzynki z hebrajskimi napisami. Nie jest w stanie jej otworzyć. Dzieje się to dopiero po tym, gdy usłyszy w nocy szept. W skrzynce znajduje dziwne przedmioty, które zaczyna nosić, co powoduje u niej zmianę zachowania. Okazuje się, że skrzynka ta pochodzi z lat 20. z rejonów Polski, a zamknięty był w niej dybuk, zły duch.
Dziewczynka uwolniła Debuka, który zaczyna porozumiewać się z nią po polsku, co gdy ogląda się fragmentu filmu zawierające dialogi z nieczystą mocą powoduje niezłe ciary. Co było później, nie będę spoilerować. Numer 3. Silent Lake. Silent Lake. Mimo tytułu to w całości polski film, będący debiutem Mariusza Kurczewskiego z 2013 roku. Czy to właśnie ta produkcja była trampoliną kariery Kurczewskiego, który później został scenarzystą takich filmów jak Listy do M2 i 3? Do rzeczy. Silent Lake swoją premierę miał na festiwalu w Gdyni, co nie znaczy, że jest to film wybitny. Osnuty jest wokół legendy o Galindzie, czarownicy zamieszkującej Mazury. Dwójka Brytyjczyków, Linda i Peter, przyjeżdża w odwiedziny do przyrodniego brata Petera, Karola, który zabiera ich na łódki. W niedostępnych zakamarkach Mazur dopada ich Galinda. Film ten, podobnie jak wspomniana wcześniej nawiedzona Polska, został zrealizowany w stylu found footage. Numer 2. The Shrine. Polski akcent i to całkiem konkretny obecny jest również w filmie The Shrine, kanadyjskiej produkcji z 2010. Mająca problemy w związku dziennikarka, Carmen wraz ze swoim chłopakiem fotografem i stażystką wyrusza do Polski, by zbadać serię tajemniczych zaginięć ludzi. Ich śledztwo zaczyna się w mocno nieprzychylnej, fikcyjnej wiosce o nazwie Alwania. Tam spotykam dziewczynkę Lidię, która ewidentnie coś wie, ale boi się mówić. Nic wam więcej nie zdradzę, ale w filmie tym kilkakrotnie ktoś mówi po polsku i od razu rozpoznamy, że nie są to Polacy, co daje efekt raczej komiczny niż straszny, jak to było w przypadku Kroniki Opętania. Lidia! Powiedz im, czy muszą iść! I numer 1. Polski wampir w Burbank. Teraz może nie o stricte horrorze, ale horrorze z elementami komedii, w którym polski akcent jest zawarty w samym tytule. Polski wampir to amerykański film z 1985 opowiadający o wampirze, który jeszcze nikogo nigdy nie ukąsił, co stanowi hańbę dla jego rodziny. Jej członkowie zmuszają tytułowego bohatera do wyjścia na żer. Zabawnym jest fakt, że tytułowy bohater nosi imię Dupa. Film został wyprodukowany za $2,500 z zamiarem dystrybucji na VHS-ach, której zyski wyniosły prawie $500,000. I to już wszystko na dziś. Słyszeliście o jeszcze jakichś innych polskich motywach w kinie grozy? Dajcie znać w komentarzach na dole. Poza tym zachęcam was do sprawdzenia horroru Redwood, który trafi do kin już 8 grudnia. Kliknijcie tutaj, by zobaczyć zwiastun, a my już wkrótce poznamy więcej niewygodnej prawdy. Czołem!